Witam, dziś będę farbować włosy na czarno. Mam tutaj takie szamponetki do dzieła. Hej, korzystając z tego, że długi wyszedł ten fragment, kiedy farbuję włosy, nawet po przyspieszeniu, to postanowiłem, że powiem kilka słów. Wiem, że nie widać za bardzo, że mam pofarbowane włosy, ale jak sobie porównacie moje włosy z odcinka 11, a z odcinka 12, to widać tą różnicę. Nie wiem, czemu tak wyszło na moich włosach. No ogólnie miało być fajnie, miałem mieć czarne włosy tak mrocznie. No, było całkiem w porządku, mimo że aż tak nie widać tej różnicy. Tu właśnie widzicie, jak nakładam sobie tą szamponetkę i w ogóle. No, to po kilku dniach schodzi z tego, co czytałem. Jak na razie jeszcze się w miarę utrzymuje, a jest sierowa. Szamponetka nałożona, teraz idę odczekać od 20 do 30 minut. Tak wyglądam na następny dzień, już rano. Włosy są trochę ciemniejsze, jestem przy oknie, żebyście dobrze widzieli w dziennym świetle, że jednak ta barwa się trochę zmieniła. Nie dużo, ale jednak nie no, widać całkiem, że teraz brązowe włosy. No naprawdę szał. Jestem niczym szalona Zuzia, no naprawdę. Do zobaczenia w następnej scenie, kiedy przygotuję makijaż. Hej, to znowu ja, głos montażysty, czyli mnie, Karola, tak naprawdę. Tu właśnie widzicie, jak robię sobie charakteryzację. Mam takie do was pytanie, czy podobałoby wam się właśnie coś takiego bardziej luźniejszego, że kulisy, jak się przygotowywałem, czy jakieś daily vlogi może nawet, nie wiem, jak będzie pozytywny odbiór, to pomyślę nad czymś takim. Sam nie jestem pewien, czy to fajnie, taka forma. Możecie pisać, zastanowię się nad tym. Jak wam się nie spodoba, no to zrozumiem. Tak, coś jeszcze gadam, bla bla. No i naprawdę Marilyn Manson. No. Te włosy jeszcze? On też takie długie, no? Sweet dreams are made of this. Co do charakteryzacji, ubrałem tylko jeszcze płaszcz, który noszę na co dzień, oraz kapelusz i to w sumie było tyle. To miał być taki umarlak, coś takiego. Mam nadzieję, że wyszło fajnie. Filmik kończy się tak dziwnie, bo w sumie nie miałem pomysłu, jak zakończyć ten filmik. Więc tutaj z wami się pożegnam, powiem już cześć i dziękuję za oglądanie. I jeszcze raz cześć. Już. Widzisz? No, no co jeszcze?